Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Ukraina złożyła skargę na Polskę, Słowację i Węgry do Światowej Organizacji Handlu. Jakby tego było mało, wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka zagroził wprowadzeniem pewnych sankcji gospodarczych przeciwko Polsce, jeśli ta nie zrezygnuje z dodatkowych ograniczeń importu z Ukrainy. W piątek 15 września 2023 roku Komisja Europejska nie przedłużyła embarga na ukraińskie zboże dla 5 państw. Dla Polski, Węgier, Słowacji, Bułgarii i Rumunii. Natomiast po tej decyzji Komisji Europejskiej zarówno Polska, Słowacja, jak i Węgry same nie przedłużyły zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. I tutaj warto przywołać słowa wspomnianego już przeze mnie Tarasa Kaczki, wiceministra gospodarki Ukrainy, który zapowiedział, że Kijów pozwie Polskę, Węgry i Słowację do Światowej Organizacji Handlu, tak, cytuję, by cały świat zobaczył, jak państwa członkowskie Unii Europejskiej zachowują się wobec partnerów handlowych i własnej Unii. Dodał jeszcze, to też cytat, w naszych oczach te działania Węgier i Polski są wyrazem całkowitego braku zaufania do Komisji Europejskiej. Koniec cytatu. Warto także zauważyć, że ten opór trzech państw wobec decyzji Brukseli nazwał nie tylko wewnętrzną sprawą Unii Europejskiej, ale największą obawą systemową w kontekście międzynarodowych partnerów handlowych, no i oczywiście także w kontekście całej Unii Europejskiej. Też warto zauważyć, że ta reakcja trzech państw, które utrzymały embargo na ukraińskie produkty rolne, jest różna i też tutaj warto to wyszczególnić. Zarówno Polska, Węgry, jak i Słowacja od 16 września postanowiły utrzymać zakazy jednostronnie i tutaj najmocniejszą ochronę swojego rynku wprowadziły Węgry. Węgry, które bezterminowo rozszerzyły właśnie to embargo importowe i objęły nim aż 25 kategorii produktów. Jeśli chodzi o Polskę, to decydenci w Warszawie zdecydowali rozszerzyć listę zakazanych ukraińskich produktów o otręby, mąkę pszenną i makuchy, natomiast Słowacja wprowadziła te ograniczenia jedynie na produkty dotychczas objęte ograniczeniami i podkreśliła, że dalej będzie zabiegać o rozwiązanie tego problemu na poziomie Unii Europejskiej. Warto tutaj podkreślić argumentację węgierskiego Ministerstwa Rolnictwa, które argumentuje, że jeśli tani ukraiński import ponownie zaleje rynki państw członkowskich Unii Europejskiej, czy w ogóle państw sąsiadujących z Ukrainą, to wówczas pojemność magazynów nie wystarczy do przechowywania plonów z jesiennych zbiorów. No, Węgrzy mają tutaj bardzo zbieżne interesy z interesem polskim. Zresztą władze w Budapeszcie bardzo mocno zabiegały o utrzymanie tej koalicji 5 państw regionu. Oprócz Polski, Węgier i Słowacji także do niej należała Rumunia i Bułgaria. No, władze w Bukareszcie i w Sofii wycofały się z tego stanowiska. Niemniej jednak widać, że władze w Budapeszcie starają się bardzo twardo bronić swoich interesów narodowych i wytykać bierność i nieskuteczność Komisji Europejskiej. No, ta najostrzejsza do tej pory reakcja Kijowa to wspomniana już przeze mnie wypowiedź wiceministra gospodarki i handlu Tarasa Kaczki, który dla portalu Politico w dniu 18 września 2023 roku zapowiedział, że jeśli Polska nie zrezygnuje z tych ograniczeń importu, to wówczas Ukraina wprowadzi jednostronnie takie częściowe sankcje gospodarcze w postaci zakazu sprowadzania polskich warzyw i owoców. Co bardzo ciekawe, władze w Kijowie zapowiedziały takie jednostronne sankcje gospodarcze wyłącznie wobec państwa polskiego, wyłącznie wobec polskiego rolnictwa i sadownictwa.
A już na przykład w odniesieniu do Węgier czy do Słowacji nie użyły takiej groźby takich sankcji. Warto tutaj zauważyć, że całkiem spora część establishmentu politycznego tak zwanej III RP jest obecnie zaskoczona postawą Ukrainy, zaskoczona reakcją, polityką tego państwa, zaskoczona wypowiedziami czołowych polityków, premiera, prezydenta, ministrów, wiceministrów. Natomiast to w żaden sposób nie może zaskakiwać. Doskonale znamy mentalność ukraińską, doskonale znamy mentalność postsowiecką i wiemy, że uległość, że bezwarunkowa pomoc, jaką Polska udzielała Ukrainie, nie spotkała się tam z żadną wdzięcznością, wręcz odwrotnie, z nasileniem postaw roszczeniowych, z nasileniem twardej polityki, i to będzie moim zdaniem następowało. Ja co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, stąd od samego początku byłem przeciwny angażowaniu Polski w jakąkolwiek pomoc militarną dla Ukrainy, a jeśli chodzi o pomoc humanitarną, uważałem, że należy jej udzielać tylko i wyłącznie tym osobom, które zbiegły z rejonów bezpośrednio zajętych, objętych działaniami zbrojnymi. I to oczywiście też powinna być tylko czasowa pomoc, a nie stała, i nie ma tutaj żadnej, nie powinno być żadnej mowy o trwałej migracji obywateli Ukrainy na terytorium Polski. Niestety tego typu głosy mówiące to nie nasza wojna, mówiące o tym, o stop wojskowej pomocy dla Ukrainy, spotykały się z wrogością, z różnego rodzaju atakami, a widzimy, że tak naprawdę ta eskalacja napięcia w relacjach polsko-ukraińskich będzie następować. Będzie następować i nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Sytuacja gospodarcza, sytuacja demograficzna, sytuacja wreszcie militarna Ukrainy jest tak zła, że w tym państwie będą wzrastać nastroje nacjonalistyczne, także te wymierzone przeciwko państwu polskiemu. Niestety obawiam się również, że jednym z możliwych scenariuszy jest to, że po przegranej wojnie na Ukrainie mogą zdobyć władzę te siły polityczne, które będą chciały obarczyć odpowiedzialnością za przegraną nie własnych polityków, nie oligarchów ukraińskich, ale właśnie chociażby takie państwa jak Polska. Tutaj tych pretekstów może się znaleźć całkiem sporo. Myślę, że dzisiaj te postulaty, które się już pojawiają nawet wśród takich, powiedziałbym, mainstreamowych polityków, polityków głównego nurtu, o potrzebie wprowadzenia remontu lotniska w Jasionce, w Rzeszowie Jasionce, to są postulaty spóźnione, aczkolwiek no, jeszcze możliwe do zrealizowania. Oczywiście chodzi o to, aby wstrzymać pomoc dla Ukrainy, aby w ten sposób starać się zdyscyplinować państwo ukraińskie. Niemniej jednak widać, że przez ostatni przynajmniej rok doszło do ogromnego zbliżenia Berlina i Kijowa. To jest ten wariant, jeden z najgorszych możliwych scenariuszy geostrategicznych dla państwa polskiego, w sytuacji, kiedy władze niemieckie dogadują się z władzami ukraińskimi ponad głowami Polski. Widać to zbliżenie obu państw. Niemcy starają się przedstawiać jako taki kraj, który udzielił ogromnej pomocy Ukrainie, co jest oczywiście nieprawdą. Niemniej jednak ten wariant geostrategiczny jest szalenie niebezpieczny dla państwa polskiego i ta groźba eskalacji w przyszłości konfliktu polsko-ukraińskiego niestety jest moim zdaniem bardzo, bardzo wysoka i ona wzrasta, im gorsze są relacje polskie z Rosją i z Białorusią. Trzeba sobie też to jasno uświadomić. Dziś moim zdaniem to jest ostatni dzwonek, aby wprowadzić politykę realną do działań rządu w Warszawie, aby zacząć dyscyplinować władze w Ukrainie. Otrzymały ogromną pomoc. Są w bardzo złej sytuacji. No, świadczy o tym chociażby odwołanie wszystkich 6 wiceministrów obrony w sytuacji trwającej, nieudanej zresztą, kontrofensywy sił zbrojnych Ukrainy. To pokazuje, w jak złym położeniu militarnym jest Ukraina. Niemniej jednak pozwala sobie na tak, no można powiedzieć, no agresywne kroki wobec państwa polskiego. Tak jak powiedziałem, to w mojej ocenie jest dzisiaj już ostatni dzwonek na to, aby Polska zaczęła egzekwować swoje interesy w relacjach z Ukrainą, zarówno te gospodarcze, jak i te w obszarze polityki historycznej. Dziękuję Państwu za uwagę.
Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest dostępny cały czas skrypt akademicki mojego autorstwa pod tytułem Podstawy geopolityki. To przystępne wprowadzenie do najważniejszych zagadnień teorii geopolityki oraz podstaw w zakresie historii myśli geopolitycznej. Zakupy w księgarni to także możliwość wsparcia podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.